Mamy rybę. O, panowie. No i znowu mi odchodzi. Serce mi wali jak młot. Kochani, 107 cm. Jestem z siebie dumny, a najbardziej z łódeczki trofeusz niż Pawła. Powiedział, gdzie przypłynąć, co zrobić i mówił, do końca dnia zobaczysz, coś złapiesz. Co się to dzieje? Witamy na pokładzie łodzi Trofeus. Miło mi raz jeszcze przedstawić Pawła. Witam serdecznie. Jak widać, łódeczka elegancka, pogoda w miarę przystępna jak na razie. Mam nadzieję, że jak wcześniej wspominałem, przygoda zakończy się sukcesami i będziemy mieli tu trochę ładnych troci, takich minimum metrowych. Troci nie, ale łososia poproszę, takiego metrowego. Łososie, tak jak najbardziej. No, cały dzień przed nami, więc będziemy zdawać relacje na bieżąco. Może jeszcze ja się przywitam, witam wszystkich. I do zobaczenia na pełnej wodzie, czyli na morzu. Jak widzicie, moi drodzy, Paweł w akcji. Rozstawiamy sprzęt. Tam w oddali może będzie widać pływaczek zwany planerem, do którego są na zaczepach zamocowane wędeczki. Tutaj jest pływaczek, to jest jak widać, flasher. Tu Paweł zajęty, podbiera jak na razie suchy, czeka na swoje 5 minut. Tu już wędeczki pracują i na kolejnej burcie również planer. Za chwileczkę zobaczycie, jak rozstawia się głębokościówki, również wędeczki, które idą po głębszej wodzie. Nie wolno zazdrościć. Właśnie się dowiedzieliśmy na radiu, że jakaś sąsiednia łódeczka miała kontakt. Rybka za rybką. My kończymy rozstawianie powoli. I wydaje mi się, że zaraz dorównamy. I kolejne branie. Poczwórne branie. Więc mają zajęcie. Mają ładną, trafili jakąś małą ławicę. Łososi. Kurwa, parowozy, chuj. Ale poczekamy, u nas też to przyjdzie. Jak tam jest ryba, to i tu jest ryba. Trollingowanie wcale nie jest takie proste, jakby to się wydawało. Rozstawienie zajmuje troszeczkę czasu. Trzeba się na tym znać. Jak widać, zaczep poszedł, wędeczkę wypuszczamy. Takie krótkie ujęcie z naszej echosondy. Jak widać, poziome kreseczki są to nasze zarzucone zestawy. Głównie jest to zestaw kotwiczny. I jak widzicie, na dole jakaś ławica, szprota śledzia jest, kolejna się tam pojawia. Mamy rybę. O, panowie. Będzie ładna ryba. Myślisz? Nie, nic, na razie ona nie odchodzi. Tak jakby stanęła, wiesz? No dobrze, jak stanęła. No, trochę pompuje troszeczkę. No weź teraz, zwijaj. O, i teraz do góry. Dobra. O, poczułem ją. Tak, tak. Tutaj mam też zamknąć Artura. Wiesz co, to miałem z tyłu branko, taką 90 na pokładzie. Ale mówiłem, trzeba kurteczkę założyć, bo się ryba szykuje. Więc przeczucie mamy dobre. Pracujemy, ręka już boli. Pracuje rybka. Nie wiem, pierwszy raz ciągnę łososia, ale coś mi moja ręka podpowiada, że to wielka nie jest. Ja daję koło metra. Patrzcie, koło metra. Optymista Paweł tutaj walczy z windą. No, zobaczymy, czy fachowiec ma rację. Co? No, ciężko. No, mówiłeś, że mała. Prawa ręka boli już jak cholera. Jest to, jak będziesz, pamiętaj, że to jest linia tak stalowa. Jest. Musisz tam dalej pójść i nie możesz jej wpuścić tutaj.
Tak, bo od razu zestawy pójdą. Rewelacja. Panowie, jak macie okazję kiedyś wybrać się na łososia, nawet w taką pogodę do Pawła i macie ryby. Już jest bliziutko łódeczki. Słychać, jak ciężko oddycham, bo nie jest to proste. O! O, żeż mordę. Żeśmy dupy dali, to znaczy ja dałem dupy. Już ją mieliśmy. Już ją mieliśmy, już był lisek w ogródku. Moi i dupa. Moi drodzy, niestety holowana rybka się wypięła. Wplątała się w jeden ze stawów, który straciliśmy. No, tym razem ryba była lepsza. Mam tylko nadzieję, że początki są trudne. Końcówka będzie należała do nas. Trollingujemy jakoś godzinę od zerwania pierwszego łososia. Szprota jest masa przy dnie, co zaraz będziecie mogli zobaczyć na echo. Jak widać, szprot przy dnie siedzi. U góry na razie nic się nie dzieje. Paweł uśmiechnięty. Cieszy się, że amator Krzysiek zerwał łososia. Z tego też się nie cieszę. Ale ja wiem, że poszła nam metrówka, a jak poszła metrówka, będzie 1,50 m. No jak widzicie, znowuż pompuje rybkę. Szczęście nam poniekąd dopisało, ale jeszcze jej nie mamy na burcie. Ładnie ci daje, co? Nie, on jest... stoi, tak jakbym kamień ciągnął. Ja ci powiem, jak stoi, to dobrze, to jest duża ryba. Abyś tylko nie szarpał, to i oj do góry, o. Ile tam stóp masz? 372. 370 stóp, to jeszcze trochę masz. Trochę popompujemy. Ponad 100 metrów. 100 metrów pompowania, dziękuję bardzo, ręka prawa zaczyna boleć. Tak, informacja o holu poszła w eter. Teraz, żeby nie skiepścić. Ładna ryba. Nie chce nic, ona nic nie chce się mi poddać. Bardzo malutko ona. Pomału ci daje. Bardzo mało mi oddaje, bardzo mało. O, raptem po 5 stóp tylko. Ale ona będzie moja. 270. Ale teraz pracuję, czuję ją na kiju. To nie sandacz? Nie. Sandacza też jeszcze nie złapałem. Ale to nie karp. To nie karp. O! Co to jest? Ona jest pod na wierzchu. Żeby mi tylko nie skoczyła. Dawaj, dawaj tu do mnie, baby. Idziemy, idziemy. Tu do trofeuska. Do Krzyśka. Najpierw na łódce musi wylądować. To do łódka się. Tak? I teraz pompuj. Nie. Pompuj i teraz zbijaj. Ale powolutku. Tak? I teraz powoli zbijaj. O, tak, o właśnie. Okay. O, ładnie, tak. Ładnie, bardzo ładnie. O! O! Poczuł troszeczkę powietrza i odszedł. Ze 170 znowuż mamy go na 190 stópkach, prawie 200. O, i ciągnie. Cały czas, nie wiem czy koło ten hamulec nie mam za luźny. Nie. Ja 208 mam... już. Dobra. Troszkę się rybka zmęczyła. Słucham?
Jak ci się u was? Gorąco mi się zrobiło. Ogólnie jest przyjemnie. To fajnie. Widzę, że się podbierasz dużo, to jest dobrze. Holuje, ale to nie jest już proste, łapa mi już wymięka. Jeszcze ucieka? Ucieka jeszcze, ma trochę siły, więcej niż ja wygląda na to. Teraz znowu na drugą chce iść chyba. O. No, zabawa przednia. Poszła pionowo w dół, wiesz? O, to jest właśnie łosoś. Było już na 20, już mamy go na 60 stopach. Chodź, na ryba będzie. Niech cię męczy. Czerwony mi się zrobiłeś? Bo czapkę mam założoną, się spociłem. Ciągnie na tamtą, przechodzę. No i znowu mi odchodzi. Kurde, na 10 już była. No. Ładna jest, widziałem. Ja też widziałem. Tak. Czuję, że teraz już dojdzie do nas. Tak. 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 No nie, ona mnie trzyma na tym, na hamulcu. To już druga strona. Jest blisko. Dawaj, dawaj. I dawaj, to proszę, żeby go podciągnąć delikatnie. Pamiętaj, że tu jest linka, nie? Jeszcze podciągaj ją. Do góry, do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Jeszcze. Dobra, jest. No. Rewelacja. Kochani. Puść to górę. O matka. Już uciekam z wędką. Orzesz w mordę. O ja pierdykam. Słuchajcie. Dziękuję. To jest mój pierwszy łosoś. Ja pierdolę, jaka walka. O matko. Ojej. Serce mi wali jak młot. Będziemy mierzyli. Ja pierdykam, ludzie. Ta się nie wyczepiła, bo ma dwie kotwice w pysku. Poprzednia, no niestety, niestety wiedziała, że ma szansę i poszła. Podbierak już zabieram. Opa. Słuchajcie, mamy 107. Jakby nie było 107. Waga przednia. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Brawo. Proszę tu Paweł, który mnie tu nakierował, gdzie łapać. No brawo, brawo. Pani, 107 cm. Pierwsza troć w moim życiu. Łosoś, przepraszam. Będzie co jeść, będzie co pokazać. Jestem z siebie dumny, a najbardziej z łódeczki trofeusz i z Pawła. Powiedział, gdzie przypłynąć, co zrobić i mówił, do końca dnia zobaczysz, coś złapiesz. Złapałem, cieszę się bardzo. Kończymy na dzień dzisiejszy naszą przygodę z łososiem.
na łodzi Trofeus. Nasze sukcesy dzisiejsze to łosoś 107 cm. Waga bliżej nieznana, ale z pewnością powyżej 10 kg. Zapierniczamy 40 km na godzinę, bo już się robi ciemno. Wracając do rybki, jedna rybka również blisko łodzi, spinka około metra. Tak więc dzień udany. Polecam wszystkim fantastyczne połowy łososia na naszym pięknym Morzu Bałtyckim. Moi drodzy, zakończyliśmy na dzień dzisiejszy połów. Siedzimy już w samochodzie. Przed nami kilkanaście kilometrów do, może na 10 kilometrów do Trójmiasta. Pozdrawiam jeszcze raz Pawła. Ja również pozdrawiam was wszystkich. Było mi miło. Kończę film. No i może do następnego spotkania. Krzysiek się obchodził z tą rybą jak z jajkiem. Bał się, że się zerwie, ale... Dokładnie. Dałem radę. Jutro zakwasy w prawym bicepsie na 100%. Pozdrawiam. Cześć.